Nephalemko! Tyrael przysłał mnie, bym cię odszukał. Maltael zabrał czarny kamień dusz. Musisz iść ze mną. Tam cierpią ludzie. Trzeba im pomóc. Opracujcie z Tyraelem jakiś plan. Trzeba znaleźć Maltaela. Powiedz Tyraelowi, że spotkamy się w zachodniej Marchi. Ruszaj. Tak zrobię. Przysięgam. Patrzyłem zgrozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszałem nieludzki krzyk, gdy jego ciało i tkanki stopiły się całkowicie, aż pozostał po nim sam szkielet odziany w pancerz. Nagle kości wojownika zaczęła spowijać błękitna mgła i wirując oblekła je w nowe ciało. Kiedy w końcu udało mi się powalić ożywionego żołnierza, eksplodował, rozpływając się w powietrzu, zostawiając po sobie jedynie pancerz. Upadłe anioły Maltaela sprowadziły śmierć na zachodnią Marchię i wskrzesiły poległych obrońców miasta, tworząc armię żniwiarzy. Broniący nas niegdyś żołnierze zamienili się w naszych katów, którzy przeczesują miasto w poszukiwaniu żywych i wycinają w pień wszystkich, którzy napatoczą im się pod miecz. Pozwólcie, sprawdzę skarb! Potrzebuję więcej dyscypliny. Stój! Nie wychodź na ulicę! To koniec świata! Tylu już zginęło, aż niewiarze są wszędzie! Ktoś ocalał? Generał Torion bronił grupy uchodźców w starej katedrze Zakarum. Ale teraz pewnie wszyscy już nie żyją. Zaczekaj! Jesteś łowczynią demonów, która ocaliła twierdzę Bastionu. Nas też uratujesz, prawda? Masz na to moje słowo. Nie zatrzymujcie się! Chyba ją zgubiliśmy. O nie! Z nich, w których żyłach płynie krew demonów, muszą umrzeć. Ona oszalała? To byli niewinni ludzie! Definiuj niewinność. Dotknął i ujrzałem ciemność, która następnie rozstąpiła się przed światłem wysysającym ze mnie siły. Łatwo byłoby mi się poddać, lecz zamiast tego znalazłem w sobie resztkę sił do walki. Znów zacząłem dostrzegać barwy. Cień stał tuż przede mną, gdy wbiłem w niego włócznie. Come on.
Ponieważ Maltael obdarował ich zdolnością wyczuwania żywych, ożywieni łucznicy nie potrzebują wzroku, by odnaleźć cel. Nigdzie nie można się przed nimi ukryć. Wyczują cię przez kamień, drewno, a nawet przez samą ziemię. A gdy łucznicy już wytropią zwierzynę, rzadko chybiają cel. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę to miasto w ruinie. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Dlaczego Maltael atakuje miasto? Ponieważ karmi się śmiercią. Za każdym razem, gdy żniwiarz morduje człowieka, Maltael rośnie w siłę. A ponieważ najwyższe zło zniknęło, Maltael wierzy, że nastał idealny czas, by zakończyć wieczny konflikt. Ludzkość nie ma nic wspólnego z tą wojną. Jesteśmy potomkami aniołów i demonów. Maltael widzi w nas samo zło. Kościoła! Wewnątrz schronili się wszyscy uchodźcy! Za mną! Na zgubę Akarata jest gorzej niż się spodziewałem! Co to jest? Służebnica śmierci! Trzeba ją powstrzymać! Nefalentą, twoja dusza należeć będzie do mnie! Muszę mieć więcej nienawiści. Musimy zrobić, co w naszej mocy, by spowolnić Nefalemkę i byśmy mogli bez przeszkód kontynuować gromadzenie dusz. To klucz do zwycięstwa Maltaela. Upadłe anioły Maltaela sprowadziły śmierć na zachodnią Marchię i wskrzesiły poległych obrońców miasta, tworząc armię żniwiarzy. Broniący nas niegdyś żołnierze zamienili się w naszych katów, którzy przeczesują miasto w poszukiwaniu żywych i wycinają w pień wszystkich, którzy napatoczą im się pod miecz. Ożywieni tarczownicy należeli niegdyś do osobistej gwardii króla Justyniana IV. Zostali powołani ze względu na swą odwagę i wprawę w walce i towarzyszyli królowi na każdym kroku, odziani w ozdobne zbroje wykute przez najznamienitszych rzemieślników zachodniej Marchii. Lecz największe wrażenie robiły ich tarcze, które bezbłędnie wykorzystywali w obronie króla. Nie pozwolę na to. Gdzie jest Maltael? Wiem jedynie, że nie ma go w zachodniej Marchii. Mógł zabrać czarny kamień dusz dosłownie wszędzie. Można się jakoś dowiedzieć, do czego jest mu potrzebny? Być może. Kiedy Maltael zabierał kamień dusz, ukruszył się odłamek. Możliwe, że badając ten okruch, poznamy plany mego brata. Rób co w twojej mocy. Ja uratuję miasto przed siłami Maltaela. Generale Torionie, co służebnica śmierci robiła w katedrze? Tworzyła kulę, która zamieniała żywych w stwory śmierci Maltaela.
Jedna kula potrafi co godzinę przemienić setki niewinnych ludzi. A moi żołnierze donoszą, że kolejne dwie są rozstawione w mieście. Tygle dusz. Dzięki nim Maltael posiada nieskończone źródło żołnierzy. Gdy je zniszczy, nie będzie mieć żadnych wojsk. Śmierć. Raz przyłapano mnie na kradzieży. Raz.